I cześć, witam was wszystkich, tutaj Frodo, Venetica, kolejny odcinek przed wami, tutaj sobie zakończyliśmy, jesteśmy przy tym wielkim drzewie życia, udało nam się pokonać w poprzednim odcinku księżniczkę właśnie afrykańską, ona tutaj gdzieś chodzi, no i cóż, pozostaje nam tylko zbadać tą wioskę, jak ona wygląda, znaczy tutaj akurat dalej jest wszystko takie porozwalane, ale zobaczymy, czy nie ma jakichś mieszkańców, może są jakieś zadania do wykonania. Powiedzieliście mi o pewnych rzeczach, które bym musiał tutaj, sobie zapisałem, co muszę zrobić, ale no nie w Afryce. Jak już będziemy w Wenecji, to wtedy. Tutaj jest ten, no ja obejrzę to. O, jest jakiś mieszkaniec, o, jakaś kobita. Welcome. Welcome, dobra, czyli generalnie... Welcome. Welcome. Wszyscy mnie tu witają. Ale nadal te... Te domki są takie zniszczone, nie? Dobra, zaraz zobaczę te drzewo życia. A ty? Welcome. O, tu jest ta skrzynia. Mogę ją otworzyć teraz? Tak. Wcześniej nie było takiej możliwości. Patrzcie, mamy legendarną broń. Wow. To czekajcie, to ja poproszę taką. No, aha, to jest to. Dobra. Może być. No i słuchajcie, cóż. Tak, jest tutaj nasza księżniczka. W sumie z nią już nie pogadamy, więc spoko. Ale z nim można pogadać, co? Welcome to my land. Finally, you can see it in the light that it deserves. I did not think I'd live to see it blossom again. Aha, widzisz. I've used my fighting skills to protect it as long as I live. And never leave it again. Thank you for all that you've done. I have taken up my profession as a fighting trainer again. Oh, to ja poproszę. I want to learn new ways to fight. I can teach you the strongest of combat skills. Chciałbym, wiecie co? Aha, nie będę mógł. A tu jest włócznia, włócznia. Właśnie potrzebuję włóczni. Tylko że mam mało punktów, nie? Niestety. Także będę chciał rozwinąć tą włócznię, bo już młot nawet fajnie mam. No ale nadal potrzebuję wielu punktów doświadczenia. Dobra, myślę, że stąd tutaj... Welcome. Welcome. Tutaj będziemy mogli... zostawić to już wszystko i wrócić do... O, kurde, mamy jeszcze tych. To troszkę zawalczymy. Kurde, ale... Dobra, jakoś tam poszło. Idziemy dalej. Idziemy dalej, nie ma co. Plaża. O, tutaj też bestia? Wow. Już taka inna perspektywa mi się zrobiła. Generalnie zebraliśmy wszystko chyba już, co się dało, jeśli chodzi o mapy. Także... Myślę, że tutaj... ta południowa zatoka mnie interesuje. Że tutaj chyba nic nie trzeba było więcej. Tak. O, jeszcze to! Właśnie. Może to byśmy jeszcze odkryli. Czekajcie. To by się przydało. Aha, i we wiosce pisaliście, że jest... Dobra. Jeszcze się wrócę do wioski, bo tam jest... To nie będzie gdzieś tu? Handlarz. Też by trzeba było z nim zagadać, bo tam są takie buteleczki, które zwiększają mi prędkość chodzenia. Można je sobie wykupić. Wiecie? O, o, to nie będzie to? Patrzcie, taki cypelek. Tak, to będzie to. Cypelek i koło tego cypelka tutaj może to będzie. O, tu. A, tylko muszę sobie łopatę wziąć.
No, mam to. Co znaleźliśmy? Aha, pieniążki. Spoko. Chciałbym jeszcze tą... właśnie tego handlarza znaleźć w tej wiosce. Że ja to przeoczyłem. Gdzie on jest? Przecież te domki wszystkie takie poniszczone. Gdzie? Tu gdzieś? Czekajcie, bo to nie mogę nawet tam przejść. Jak tam przejść do tego domku? Tu jakoś? No jest tam ewidentnie ktoś. Chciałbym pogadać. Welcome. Aha. Welcome. Nic mi nie powiesz. Tu jest ta księżniczka. Naprawdę jest tu jakiś handlarz? Kurde, nie mogę znaleźć. A tu? Tu byliśmy. Bo tych domków jest kilka z każdej strony. Także to nie jest tak, że tutaj nie, tu nie. Tu byliśmy, tak? Hello! You look puzzled. You? You're just a crazy old man. Ha! Madness may bring knowledge. And knowledge may bring madness. But if you think I've lost my senses, well, so be it. I am just a mad old man. Tak, i niech tak zostanie. Już nie potrzebuję, żebyś mi tutaj gadał głupoty. Czy tutaj może na górze? No nie. Kurde, to co? Aha, tu jeszcze nie byłem. A, tu, dobra, może to ona. It's good to see you again. Would you like to buy something? Tak, chcę zobaczyć, co ma. O, zbroja. To ja poproszę taką jedną. Buteleczki też mogę sobie wziąć. Ja mam tyle pieniędzy, że ja mogę sobie... O, widzicie? I to jest to. Eliksir burzy. Też chcę. I będziemy mogli tutaj, ja sobie zaraz to wyekspię. Znaczy nie wyekspię, tylko tutaj sobie dam to w ekwipunek. No niech będzie tu, pod ósemką. I spróbujemy to. No, tylko tak się trochę ekran zamazuje, ale... patrzcie, można pruć do przodu i fajnie... Szkoda, że walczyć szybciej nie można. Pasek mi się kończy, biegnę dalej. Generalnie idziemy stąd. Wszystko to, co mam, to chciałem. Jeszcze fajnie, że udało nam się tą jedną mapę. I've been expecting you. Can you take me back to Venice? I can and I will. Let's get on board the legendary dark ship. Dobra, fajnie, możemy wrócić. Bałem się właśnie, że już nie wrócimy. No ale tak, przecież tam jeszcze został Wiktor w tej... w tym pałacu. I tam jest ten Doża taki jeden. Będzie mieć jakiś sen? A. Rozmowa z ojcem. You did not need my hand this time. I feared I would miss another conversation with you. You came so far, and yet you couldn't prevent Victor from getting his hands on the book. He didn't take it. The book was destroyed. I burnt it myself. But don't you see? That book couldn't be destroyed by the most ferocious fire on this earth. All you did was erase its physical form. The Black Grimoire has a soul, and that soul lives on in the Twilight World.
So all Victor needs to do now is reach into the Twilight World. And seize the words from there. If he finds a way to order them and to perform the final ritual, his hunger and corruption will consume you all. I'll just have to beat him to it. You have done well so far. I will help you as much as I can. No tak, my cały czas mówimy o tej zemście, chcemy się zemścić za to, że zabili nam ukochanego, nie? Naszej bohaterki. My revenge is close. I will not let the moment slip. No matter how things go from here, this will be the last time we meet. Oh. In this world, at least. I wouldn't be honest if I didn't say that I enjoyed our conversations. Więc czujesz coś do mnie? Nie czerpałam z tego radości. No, taki dziwny ten ojciec, powiem wam. Will you admit that you have feelings for me after all? If I did, would it comfort you? Niekoniecznie. No, because I feel nothing for you. Time will tell. Time always tells. There is no time to spare. You must enter the lair of evil and defeat the undead Archon. Be strong, my daughter. Taki zimny jest, oschły. To my też tacy będziemy. Sala tronowa, właśnie, słuchajcie, tam jest ten doża. O, jest. No offense meant, my dear Victor. But it is getting a bit deserted in this palace. And we still haven't found out who she really is. It doesn't matter anymore. The Black Grimoire. It's been burnt. I guess we can kiss our eternal power goodbye then, my undead friend. You really are more stupid than you look, aren't you? All the time I've spent searching for this book, but I never knew where to look. Ha! You should search no more, my friend, for the book is gone for good. You fool! Don't you see? The Black Grimoire cannot be destroyed. It's not from this world, so it can't die in this world either. The idiots burnt it, so now its spirit shines like a beacon in the Twilight World. And now that I know where to look, that book will be mine. You want to take the book from the Twilight World? Not exactly. It needs to be read from the Twilight World. A very painful process. And slow, but it can be done. Speaking of which, my doge, I trust that you have received a proper education, including the power of reading the written word. Of course I do. Why do you ask? Wonderful. Most wonderful. It seems I was misguided. You're not entirely useless to me. What did you mean by painful? On jeszcze go wykorzysta i wcale nie będziemy musieli z nim walczyć. Czyli on wie o tej księdze, jak to odczytać. To, co nam powiedział ojciec, to on o tym wie. No dobra. Ale jest jeszcze szansa, żeby go powstrzymać. Jesteśmy w Wenecji. Fajnie. Oczywiście nadal możemy powrócić do Afryki, nie ma problemu. Ale my już tego nie chcemy. A czemu jesteśmy z tej strony? Dziwnie tak. Tu nie ma? Nie. No dobrze, no dobrze. Idziemy. Tylko co, mi się otworzy ten most, czy jak? A cóż to takiego jest? Kamienny ptak. Proszę bardzo. O kurde. Hej, hej, hej! What's happening over there? Move it! Go and look! Słuchajcie, a to nie będzie to nasze zadanko, które dała nam ta handlarka. Czekajcie, zaraz sprawdzę coś. Czy można to... Tak. Blade serce, właśnie. Musimy odnaleźć takich bladych serc 8. Dostaniemy jakąś nagrodę. Ale kurde. O, ci zginęli. A tutaj jest jeszcze jeden, patrzcie, widzicie? Zlezie pewnie na dno. Chodź tu, chodź. A to skubane. A, udało się. Dobra, dobra. No dobrze, to teraz... tak, czy my tutaj coś mamy?
Czy ja muszę tego szukać, tych bladych serc? To jest bardzo ciekawe, czy one tutaj gdzieś są. W każdym razie, co pisaliście mi o Wenecji? Że muszę się udać jeszcze do burdelu, że tak powiem, brzydko. Tam kocica, chyba tak ona się nazywa, ma dla nas zadanie. Dobra, to tam się udam. Co tam jeszcze pisaliście? Teraz zobaczę. Z tego co pamiętam. Na razie chyba to tyle. W tej handlarce w tej Afryce. How can I help you? I want to travel. Where do you want to go? Dobra. Dalej nie mam tej południowej willi. Bardzo ciekawe, dobra. To tak, pójdziemy sobie, popłyniemy tu. Dobra, tu. Tak, wiecie co? On chyba ożyje. A, pisaliście mi też, że w któryś właśnie, gdzie jest ten portal, to tam gdzieś ominąłem jednego trupka, tylko że... O, jednak, skubaniec. Tylko powiem wam, że ja nie mam pojęcia, który to był portal. Co, on zostawi serce? Tak. Dobra, to takich też gdzieś widziałem. Takie kamienne lwy. Jeszcze... Gdzieś jeszcze są, słuchajcie. Dobra, ale pójdę i przejdę się do tej kocicy. Zobaczymy, co ona za zadanie ma dla mnie. Jest niedaleko. Jestem jeszcze ciekawy właśnie, gdzie można poszukać tych kamiennych serc. Wiem, gdzie jest jeszcze jeden lew. W takim ogrodzie. W starym mieście chyba to był. Bo to aż 8. I ich trzeba po prostu... Trzeba je poszukać. One na mapie nam się nie pokażą. Tam są, na górze. Mówicie, żeby pogadać z kocicą. No dobra. Cóż to za zadanko? It's good to see you again. You wouldn't happen to be looking for work, would you? Posłuchaj dalej. What's it about? You know, for a while there was a delicate balance of power in the Arsenal district. But recently things are tumbled out of control. A few days ago, some strange creatures attacked my rogues in the streets. They killed a few, but many were taken hostage. Now the rogues answer exclusively to these creatures trapped under their spell. Someone must put an end to this. I need a fierce fighter who can take out these creatures and the rogues under their spell. You should be able to find their hideout just by following a rogue on the streets. If that sounds like a job for you, then go and get 'em. Dobra, zróbmy sobie to zadanko. O, fajnie, że jeszcze są jakieś. To jest to. Oczyściła. A myśmy już oczyścili te budynki. Aha. You did it. Very well done. Here's your reward. And good luck with your quest, whatever it may be. No dobra. Udało się. No tak, bo myśmy już, wiecie, wszędzie byli, wszystko pootwieraliśmy, wszystkich pozabijaliśmy, no to jak może być inaczej? No ale dobra. Dzięki za to, że o tym też wspomnieliście. Dobra, to teraz tak, gdzie by tutaj jeszcze pójść i co by tu poszukać? Generalnie to teraz musimy się, słuchajcie, udać do początku, tam gdzie zaczynaliśmy, do tej naszej babci takiej, która nami się opiekowała. Tak mamy, takie zadanie jest główne, jeśli chodzi o fabułę. Bo księżniczka nam powiedziała, że nie pokonamy Wiktora, gdy nie będziemy mieć odpowiedniego stroju. Dała nam do tego jakieś swoje łzy w postaci prochu. I te łzy musimy... Poczekajcie, a może sobie zmienię tą zbroję. Te łzy musimy jakby połączyć z naszą zbroją. Wtedy będziemy mogli jakby... Jesteśmy odporni na to, na te... obrażenia od Wiktora. Now, this is what I call a smithy. I am most grateful. Dopasuj zbroję. Can you customize my armor? Sure. Let me see what you've got.
Zbroja myśliwego. Customize this African armor. Afrykańska, właśnie. Take it. Goodbye. Co my takiego ciekawego tutaj, słuchajcie, mamy? Właśnie chciałem ją dopasować. O! Wow! Może być... No. Fajnie wygląda. Tak skąpo nawet bym powiedział. Także sobie troszkę w takiej zbroi też pobiegamy. Okej. Czy tutaj był gdzieś lew? Albo w ogóle coś, co można tutaj zabić? Chyba koło katedry coś takiego było. Znaczy tutaj mamy aż 4 lwy, ale to nie są te, które ożywają, nie? Ja się tutaj troszkę rozejrzę, bo może tutaj jakiś mi ożyje. Tutaj coś jest? Nie. Tak, tu jest ta nasza handlarka właśnie, która potrzebuje te serca, z tym, że ona musimy 8. 8 sztuk. Czy koło katedry nie było żadnego lwa? Tutaj? Gdzieś? Nie. No dobrze, to co? Będzie trzeba, słuchajcie, popłynąć do... How can I help you? Spojrzę tylko. Where do you want to go? Nie stare miasto. Stare miasto, my jesteśmy teraz. Tu jeszcze chciałem. Zaułki, targ. Ogród. O właśnie, chyba w tym ogrodzie, słuchajcie, był jeden lew. Więc sobie go pokonamy. O, widzicie? Jest. Ożyje, ożyje. Dobra, mamy to. Oh, what a wonderful garden. No właśnie, nie za bardzo. Rozwaliłem ci go. Dobrze, i teraz co moglibyśmy jeszcze zrobić? No nic, będziemy musieli się wrócić, słuchajcie, do... A, najważniejsze, co mi pisaliście. Najważniejsze, co mi pisaliście, to, że mam iść tutaj na targ i wykupić mapy. Tak, wiecie co? Ja nawet nie wiedziałem. Ale podobno to jest jakiś handlarz, który ma mapy i które... no po prostu dodatkowe mapy krycia skarbów. Z tym, że to sobie zostawimy oczywiście na osobny odcinek, dlatego że ja będę musiał powracać tutaj do innych miejsc. Tutaj jest ten koleś, tak? Hey, adventurer! Wouldn't you like to find some treasure? Oczywiście, że tak. What are you selling? Patrzcie, ile map. Ja to oczywiście wszystko wykupię i poza nagraniem ja sobie to sprawdzę. Patrzcie, po prostu... I tu też jest w Afryce, więc będzie trzeba się po prostu wrócić tam. I odszukać, koniecznie chcę odszukać sobie te mapy. Villa. Pokazuje ukrycie skarbu w Afryce, tylko że ja już w Afryce to można to sprzedać. W afrykańskiej jaskini też już. Tak, to też. Południowa villa. I zatoka jeszcze mi została, też nie mogę tego znaleźć. Natomiast to są nowe mapy i tu patrzcie, w Afryce. Afryce znowu. Może one się powtarzają niektóre, ale niektóre... Zatoka, katakumby, muszę to sprawdzić. Wodna brama, to nie. W górach, kopalni miedzi, o, proszę bardzo. Także to jest coś nowego. Gdzie ja muszę teraz jeszcze się, słuchajcie, udać, żeby ewentualnie zawalczyć z jakimś kamiennym? Czy jeszcze gdzieś był jakiś gdzieś kamienny? Kurde, nie pamiętam.
Kamienny lew. Czy gdzieś jeszcze był? Ogólnie to, co tutaj mamy, tylko tyle, że muszę się wrócić. Tak, właśnie nasza ciocia musi utkać sukienkę z pyłu umarłych. Zdobyłam blada serca, muszę je znaleźć sam. No tak, ale ja muszę aż 8, chcę takich 8. Więc bez sensu chodzić do niej i każde z osobno serce, że tak powiem, nosić, jak nie ma to jak za jednym zamachem wszystko, nie? Tutaj mogę sobie chyba zrobić ten skrót. Czy ja zrobiłem już? Tak, ja już zrobiłem. A na górze, słuchajcie, były te gniazda takie... Można je jeszcze rozwalić? O, widzicie? To. Czy my coś za to dostaniemy? Jakieś punkty chociaż doświadczenia? Rozwalone, ale nic tutaj nie dostaliśmy, żadnych punktów. Podejrzewam, że ktoś będzie chciał nam zlecić to wykonanie tego. I wtedy dopiero jakby już będzie zaliczone to. Więc może wiecie co, nie będę was tutaj męczył. I spróbuję tam dostać się na tamten dach i zniszczyć to gniazdo, żeby już nie przedłużać. Ono było tam gdzieś, także to nie będzie takie trudne. Okej, udało mi się. A, to było proste. Podejrzewam, że to naprawdę będzie jakieś zadanko. Musiałem wejść tutaj poprzez przejście właśnie przez budynek. Także to nie było tak hopsiu. Ale byliśmy tutaj już w tym miejscu, więc nic nowego. Więc jeszcze udam się tam, bo widzę, że tam są jeszcze gniazda. I zobaczymy. Może rozwalę ich jeszcze kilka i co z tego będzie. Także za chwilę wracam. Okej, słuchajcie, jestem tutaj na dachach. Tam byliśmy z tamtej strony, gdzie są dachy. Tam nawet jest jeszcze jedno gniazdo do zniszczenia. Też zapomniałem o nim. W każdym bądź razie tutaj jeszcze z nim można pogadać o tym. The crow's nest. I'm Crow. Rat's been telling me about you. So what do you want? O pracę. Do you have work for me? Possibly. But why should I give it to you? Jesteśmy po jego stronie. I think we're working for the same side. Are we? Zaufanie. You need someone you can trust. Let me prove myself. Fine, maybe I will. How about an assignment? An assignment? Well, now let me think. Ah, yeah. Close to the marketplace, there's a place called Court of Justice. Never say the fat cats don't have a good sense of humor, eh? Anyway, I've heard that the judge is about to plaster some posters of me around the town. So, not being one to just sit idly by, I've produced some nice pictures of someone who isn't me to replace the official posters. Take them and go and find the judge. Exchange the posters before they're hung up on every corner of the district and save me from having to get my face changed. When you've done that, come back here and we can talk business. Goodbye. No dobra. To zrobimy, tak? Wykonamy to zadanie, słuchajcie, dla niego. Czy ja mogę tędy zejść na dół? Bo wiem, że nie można było w którymś miejscu. Schronisko. Chyba można tutaj. Z nim nie można pogadać. Dobra. Spróbuję zejść na dół. To już nie będę robić cięcia, bo do sędziego w sumie nie jest daleko. To już zaraz tu, tylko teraz jest noc, więc nie wiem, czy
Będą nas tu atakować, czy jak? Gdzie jestem? Z tej strony. No, sędzia jest po drugiej stronie, więc nie ma problemu. Wiecie, teraz już pod koniec, nie wiem, może nie pod koniec gry, ale tych zadań już jest teraz bardzo malutko, więc jakby każde jest na wagę złota, więc ja chcę zrobić sobie wszystkie jeszcze, jak wycisnąć z gry jak najwięcej się da. Are you looking for work? What assignments do you have? I'm sorry. See you later. Aha, czyli on nie ma, czyli ja muszę tutaj podmienić jakieś plakaty, tak? To czekajcie, to może tu. Tu? Tu? Podnieś list gończy kruk. Dobra. To by było na tyle. Fajnie. Czyli zadanie zrobione. Teraz musimy się tylko wrócić do niego i zobaczymy, czy to zaufanie będzie. Przejdziemy tak samo. Ciekawe, gdzie jeszcze są te takie kamienne rzeczy. Znaczy kamienne potworki, które można by było tutaj zniszczyć. Cholera. Nie przypominam sobie nigdzie. Gdzie był jeszcze taki kamienny lew? Tu muszę wejść ewidentnie na samą górę. Może on nas coś nauczy, jakiś... What can I do you for? Rat's been telling me about you. So what do you want? No, zgłoś powodzenie, miss. I've done it. Not bad, not bad. Yeah, take this reward. You know, if you're gonna be doing jobs for me, I think you wanna learn something about the way we fight on the streets. No to pokaż, co tam I masz. Want to learn some fighting skills. To, że ja nie mam chyba punktów. No właśnie, mam 0 punktów i on tutaj cichy cios. No to by było fajne. No nie mam w tej chwili. What can I do you? Rest be... Spytaj o pracę. Another assignment? No. I've no more assignments for you at the moment. Or maybe. Well, there could be one thing you could do for me, but it's dangerous. Me and my men spend much of our times on the roofs of Venice. But a while ago some winged demons started to build nests and their numbers are rapidly increasing. If you could destroy their nests, I'll reward you greatly. No to dobra. I'll destroy the nests for you. What do they look like? Demons build their nests on chimneys. If you destroy those, you destroy the nests with them. But you need a heavy weapon for that. My men have spotted 4 nests on this part of the city. Destroy those and return to me. No, to on nam tutaj da to zlecenie. Super, no to, a słuchajcie, ale tam mam jeszcze gniazdo, tam jest jeszcze jedno, tam bym musiał się udać, bo tam zniszczyłem 2, czyli zostały nam jeszcze 2. A tutaj nie było żadnego? Tutaj też był jakiś jeden, pamiętam. Zresztą nawet chyba go widziałem z daleka. Tu? Tak, tu. Bo są nawet bestie, no pewnie, że tak. Dobra. Okej, no i teraz jeszcze tamto mi zostało. To wiecie co? To może ja się tam pojawię na tym dachu, dobra? Gdzie to jest? To nie z tej strony. Z tamtej. O tam. Tak, ja się pojawię, nie będę was już o, widzicie ten komin? Nie będę was już zamęczać i zobaczymy. Potem się wrócimy do niego. Okej, dotarłem. Z tamtego dachu, słuchajcie, tutaj. Także spoko. Tak, nowy wpis w dzienniku oczywiście, bo udało nam się zniszczyć wszystkie 4 gniazda. Teraz musimy wrócić do kruka i mu o tym powiedzieć. Tylko tam, patrzcie, tam jest obłoczek. Kurde, to jakieś nocą potwory się pojawiają. Te demony takie. I tutaj już mam od razu też skrócik, więc ten skrócik sobie też aktywuję. Nie będę musiał już przez te domy tu przechodzić. Super. O,
wrócę się od razu do kruka, tylko że bardzo mnie ciekawi, co to się tutaj pojawiło. Nie ma już rycerzy, ale pojawiły się właśnie demony, słuchajcie. Serio? No tak. Kurde, jak dużo. Cholera jasna, patrzcie jak dużo tego. I nawet nie zdążę. No nie zdążyłem. Zaraz mi się naładuje jeszcze raz, ale spoko. Czemu tutaj jest, że jeszcze życie ma? Że zginął przed chwilką? Dobra, nie wiem. W każdym razie, słuchajcie, pojawię się tam na górze u kruka, żeby też was już nie zamęczać. Okej, zmierzam do kruka. What can I do you for? Rats been ta- About the roof beast nests. Have you destroyed them? Yes. I destroyed all of them. Really nice work. Now we can work again. I originally thought about giving you a huge amount of money, but my men got you something really nice. They stole from the armory of the guards some weapons and armor. I'll sell you those for a good price. Pokaż. Do you have anything for sale? No, ja to mam akurat i to też. Aś się wysilił. No ale dobra, przynajmniej punkty doświadczenia. I on tu generalnie już... Sorry. Nie ma więcej do zaoferowania żadnych zadań. Więc słuchajcie, nic innego mi nie pozostaje jak... podróż, więc może do zatoki się udam. Bo będzie trzeba zmierzyć w kierunku naszej wioski. Zmierzamy w kierunku naszej wioski, tam gdzie zaczynaliśmy grę. Także za chwilę się tam pojawię. Okej, słuchajcie, jestem tutaj, gdzie tawerna pod tym wiatrakiem. Zmierzam w kierunku naszej wioski. Także dość długa droga. Niestety nie ma jakiejś takiej szybkiej podróży tutaj. Niestety. Ładna pogoda. Jeszcze zdążyłem się przespać w tawernie jednej. Żeby, wiecie, nie było niespodzianek po drodze. Tutaj. O! They're everywhere. Who? Those hooded monsters. They're heading for the mine. They were questioning everyone about a certain moonlight ore. Oh, they'll kill us all. No proszę, słuchajcie. Czyli mamy towarzystwo. Tak myślałem, że do wioski droga nie będzie taka prosta. I już będą na nas tutaj czekać. Tylko pytanie, kto to? No i jeszcze, bo to jest ten koleś z kopalni, więc dobrze by było też... to wy. Zrobić porządki w kopalni. O, mam jakieś combo. Ale prawie teraz. No dobra. Są po drodze skubańcy. Oblegana wioska. Muszę pokonać... A ile? Aha, nie w ogóle. Po prostu muszę ich pokonać, tak? No dobra. Beznadziejnie zeszło. Pozbieramy. Prosty przeciwnik. Nic takiego, powiem wam.
Shit. Źle to zrobiłem. No dobra, słuchajcie. Dalej będziemy czyścić, ale to zrobimy sobie w następnym odcinku. Zanim dojdziemy tam do naszej wioski, jeszcze musimy zrobić porządki w kopalni, więc tam też najpierw się udamy, ale to zrobimy sobie w następnym odcinku. Ja wam za dzisiaj dziękuję. No i cóż, do następnego. Trzymajcie się. Cześć.